Witam, pozdrawiam grono widzów na moim kanale. Także tutaj mam już zrobiony wagon sterowniczy, ale zanim go pokażę, to skleiłem budę lokomotywy Hetmana i pokażę wam, jak robię modele lokomotyw, na przykład wersji jeżdżącej. Czy tam z napędem, czy bez napędu, nieważne, ale pokażę, jaka jest różnica i co ja na przykład robię, nie? Czyli to jest wydawnictwo Answer, Hetman, Koleje Mazowieckie, U47 i dwa wagony. Wagon piętrowy normalny i wagon piętrowy sterowniczy. I zaraz zobaczycie, jak to mi wyszło. Ale teraz wam pokażę właśnie tą budę. Czyli tak, panowie, jeżeli ja robię wersję jeżdżącą, to ja w pierwszej kolejności po prostu sobie oklejam całą budę, robię całą budę całości. I na przykład jeżeli robię wersję jeżdżącą z silnikiem, to wtedy podwozie tej lokomotywy, którą wykorzystuję, na przykład podwozie ze starej lokomotywy, którą wykorzystuję, to po prostu po skleniu całej tej budy, tak jak teraz jest, przykładam na te podwozie. I wtedy sprawdzam, czy trzeba to podwozie zaszlifować trochę, nie? Wiadomo, że boki trzeba poszlifować, bo zależy po prostu, jaka lokomotywa i jak ona się nakłada, ta na przykład piko, czy tam lima, to nieważne, ale po prostu nakładam. Co jeszcze robię? Jeżeli ja robię wersję jeżdżącą, to jak tą budę skleję, to wycinam sobie takie paski. Sztywna, to jest taka sztywna tektura, cienka sztywna tektura, jest to sztywniejsze niż blok techniczny i po prostu wklejam sobie tutaj, nie? Tu sobie wklejam. Tak, wklejam na obie strony. Czyli wklejam sobie od środka na ścianki, nie? Nie robię szkieletu, nie robię żadnej tego sklejki, tylko taki właśnie tekturkę, żeby ona była ta buda sztywniejsza, nie? Bo wiadomo, że potem to się łapie. Ale ja tak staram się opieć za podwozie, nie? Ale to wklejam, nie? Te paski mam wklejone, takie wzmocnienie na budę i potem nakładam na podwozie. To zależy, czy trzeba poszlifować, czy nie. Jak pasuje podwozie, wszystko elegancko jest, to wtedy podklejam butaprenem i nakładam na stałe już, nie? Na budę. Ale jeżeli robię wersję jeżdżącą bez napędu, ja sobie wykorzystuję takie sklejki, takie płyty OSB, sklejkę albo po prostu plexi, nie? Bo to zależy, co mam pod ręką, nie? I wtedy zanim tą budę przykleję na ten, to pierw muszę zrobić całe podwozie, czyli wiercę sobie dziurę, gdzie będzie wózki, przykładam sobie wózki, u mnie to są to wózki EMA Glemos i to robię, przykładam sobie na przykład wózek mniej więcej tak, żeby sprzęg nie za bardzo wystawał. Chcę potem markerem znaczę, gdzie mam wywiercić dziurę. Wywiercę dziurę i po prostu wycinam to. Wycinam też to. To wycinam. I to wycinam. I tutaj daję podkładkę. I wyżynam to tak, żeby mi tutaj wyszła na śruba, nie? Ja po prostu. Jeszcze to było pokazane, nie ostatnio, no bo tutaj mam na tym wagonie sterowniczym śruba jest, nie? Tylko tu akurat mam podwozie ze sklejki, nie? Znaczy nie ze sklejki, tylko z plexi. I widzicie, mam śrubę. I ja tam potem wózek wkręcam sobie. Potem tu ta śruba mi wystaje. I ja potem nakrętki wkręcam. Ale nie wkręcam na hama do końca, tylko luz musi być. I jak dokręcę, to potem sprawdzam, czy ten wózek pracuje mi na wszystkie strony. Góra, dół, wiadomo, że może makieta pod górę ma, czy tam boki. Musi pracować na wszystkie strony. Jeżeli pracuje na wszystkie strony, to sobie robię kontę drugą nakrętką, albo w ogóle ją sklejam, nie? Na stałe. Mam już zrobione na przykład wózki. I taką właśnie ten. I potem tylko to naklejam na
To w ogóle to akurat jest niedopasowane. Ale zaraz chwilę. Jedną ręką nie zrobię, a potem wkładam to podwozie, nie? Wkładam i wklejam na stałe. I są wózki i to mi jeździ, tak? Tylko wtedy jak robię to podwozie, to potem sobie na przykład mogę dorobić szkielet, nie? Czyli jak potem na przykład tu mam wózek, to potem wkładam sobie ze spleksji, taki sobie robię szkielet. Z pleksji albo z takich listewek sobie robię szkielet. Szkielet, głównie to z pleksji robię szkielet, nie? Takie coś. I wtedy fajnie się trzyma, bo jak mam taką grubą sklejkę na przykład, to po prostu sobie wycinam, dopasowuję i sobie robię ściankę. I mam całą ściankę. To sobie na kolejem na gorąco przykleję. Ale wiadomo, że tutaj jest jeszcze nawet miejsce na tą nakrętkę, także zapracuję. I sobie robię taką ścianę. Na stałe to sobie wkleję, ale oczywiście muszę tak wyciąć, bo to jest teraz za wysokie, nie? Ale robię taką wysokość, żeby mi pasowała buda. O, na przykład taką wysokość, to przyłożę. Akurat to ta wysokość teraz pasuje. To biorę potem marker, odrysowuję i wycinam sobie, nie? I potem jak po wycięciu naklejam sobie. Dwie ścianki mam. Kleję na gorąco. Tam może być luka, bo tutaj tak klej na gorąco mocno fajnie trzyma. I mam piękne podwozie, wzmocnione. Budę na stałe kleję i mam lokomotywę w wersji jeżdżącej. Ale mówię, to jak daję silniczek, to wtedy robię takie ścianki z tektury. Jak jest napędem, nie? Bo wiadomo, że musi mieć miejsce silnik, te wały, to wszystko zależy z jakiej lokomotywy podwozie, nie? No i tak robię. Dobra, teraz wam pokażę tego wagon sterowniczy. I tak wygląda wagon sterowniczy. Także fajnie z przodu, elegancko. Bardzo mi się podoba. Ja wiadomo, że w środku jestem ostatnim członkiem kibla Tygrysa. Oczywiście on jest tutaj. Tutaj jest tyle przerwy. Tu mam sklejkę daną, nie? Połączone to wszystko razem. Tylko nie widać to, bo od spodu jest taki ten, nie? Także tak wygląda wagon sterowniczy Kolei Mazowieckich. Teraz zobaczymy, jak on będzie się prezentował na makiecie. No i wagon sterowniczy jest na torach Kolei Mazowieckich. Tu widzimy, jest na rowery. Rower jest druga klasa, słoneczny. Koleje Mazowieckie, słoneczny, czyli ten skład, co leci też nad morze. Czasem to jest kolejny. Ale to pszczółca wytrapiemy. Także teraz się składzik fajnie prezentuje. Długi, bo mam już 5 wagonów Kolei Mazowieckich. Te 3 wagony z przodu mamy z Extra Model. Te, jak wspomnę, są przerabiane. A tutaj mamy z wydawnictwa Answer. A te są z Extra Model. Teraz zobaczymy, jak sobie poradzi Woodlof z 5 wagonami. O, coś zahaczyło nas to po koniec sterowniczym. Okej. Muszę coś sprawdzić, bo coś nie tak na sprzęgu. Muszę to wyłączyć na chwilę. Dobra, wracam po krótkiej przerwie. Musiałem coś poprawić. Zobaczymy, jak teraz przejedzie. No, teraz ok. Musiałem bufor skrócić, bo mi sprzęg haczył.
Hatora jest ok. Hetmanik co jedzie. No i teraz się składzik fajnie prezentuje, bo jest o wiele dłuższy. 5 wagoników. Przepięknie. No, widzicie? I można mieć piękny skład wersji jeżdżącej. Model kartonowy. No oczywiście lokomotywa nie jest kartonowa, ale to jest Buda Pico. Podwozie z Guzlow. I Daniel tam przerabiał to, żeby pasowało wszystko. A wagony modele kartonowe. Przepiękne. To, że co można robić też fajny składzik z modeli kartonowych w wersji jeżdżącej. No tamtego Hetmana będę miał kartonowego stateczny, pójdzie do kredensu. Także elegancko. Jeszcze raz na dzisiejszy wagon, co robiłem. No musiałem bufory skrócić, bo za bardzo wystawały i przy załukach, przy zakręcie sprzęgło nie haczył. A teraz jest ok. I wagon sterowniczy. I tu mamy Warszawa Wschodnia. Przepiękny składzik. No to na tyle dzisiaj. Do zobaczyska następnym razem. Co będę kleił, to będę kleił. To, że chcecie podziwiać modele kartonowe moje, to które kleję, to trzeba po prostu czekać cierpliwie i obserwować mój kanał. Dobra. Tak wygląda wagon sterowniczy. Także widzicie, wczoraj przyszedł model kartonowy, a już 2 dni i już są 2 wagony zrobione. Jutro będzie dzień trzeci i będzie w 3 dni model kartonowy sklejony. Dobra, hej.